Środa, 20 marca, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Protest rolników dotarł do centrum Katowic. Traktory z transparentami i blokada na jednej z głównych ulic w Śródmieściu. Tak było dzisiaj w rejonie Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda do rolników wyszedł, ale ci nie do końca wierzą, że cokolwiek to zmieni. Przepraszali za utrudnienia i częstowali owocami i warzywami. Łukasz Kądziołka. Protest rolników w centrum Katowic przebiegał dużo spokojniej niż ten w Warszawie. Ja przekażę te postulaty ministrowi rolnictwa, bo to jest moje zadanie dzisiaj. Przekażę je dzisiaj. Jak wrócę do urzędu, przygotuję stosowne pismo. Rolnicy uważają, że ich sytuacja jest gorsza niż zła. Nie jesteśmy przeciwko Ukrainie, nie? Ale skoro u nas wymagania są takie, to po prostu musimy dbać o tą żywność zdrową, żeby, bo nie robimy tylko dla siebie, dla rolników, ale robimy ogólnie dla wszystkich. Na protesty rolników przyjeżdżają nie tylko rolnicy. Niektórzy uważają, że wprowadzenie tak zwanego europejskiego zielonego ładu może mieć konsekwencje dla wszystkich. Za chwilę nie wolno nam będzie niczego uprawiać, we własnych ogrodach, dyktować. Ja chcę żyć z powrotem w wolnej Polsce, a nie w jakiejś komunie, bo ja z dzieciństwa to pamiętam. Rolnicy blokowali jedną z głównych ulic w centrum Katowic. Ewentualne niezadowolenie z tego powodu mieszkańców i kierowców próbowali neutralizować, rozdając swoje produkty. Chcemy taki pozytywny obraz tego rolnika, że nie tylko blokuje, ale też przy okazji promować te nasze produkty, tak? Bo to jest wszystko tutaj z okolicznych gospodarstw. Rolnicy się sami zebrali oddolnie, zrobili zbiórkę. Wygląda na to, że ta metoda jabłka i marchewki okazała się skuteczna. Mają o co walczyć, jak wszyscy. Myśli pan, że rolników trzeba raczej wspierać? Trzeba. Trzeba o swoje dbać i trzeba wykazać tą odrobinę wyrozumiałości. Rolnicy odcinają się od tego, co było w Warszawie, gdzie doszło do zamieszek i starć z policją. Tam był protest stricte też organizowany przez związki zawodowe, tak, powtarzam cały czas i będę powtarzał, to co tu jest, to jest organizowane od nas, od rolników i my to tak widzimy. Dlatego protestujący liczą na poparcie większej części społeczeństwa, które ich zdaniem też będzie cierpieć, jeśli postulaty nie zostaną spełnione. Czy język śląski zostanie uznany językiem regionalnym? W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Przed wyborami parlamentarnymi większość partii deklarowała, że teraz to już na pewno uda się przyjąć takie prawo, które zadowoli osoby od lat walczące o uznanie śląskiego za język. Fatima Orlińska. Tą ustawą chcemy dokończyć to, co Ślązacy zaczęli w Powstaniu Górnośląskim i o co walczą do dziś, mówił w środę w Sejmie Wojciech Saługa, poseł Platformy Obywatelskiej. O tym, czy język śląski wejdzie szerzej do szkół we wrześniu przyszłego roku, będzie używany w urzędach i na tablicach informacyjnych, posłowie i senatorowie zdecydują prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni. Bardzo dobre jest to, jeśli różnorodne języki w Polsce są uznawane, jeśli mniejszości są uznawane. To jest kwestia godności, ale to jest także kwestia takiego bentru bezpieczeństwa dla takich nacjonalistycznych, mocno narodowościowych podejść do filozofii funkcjonowania państwa. O tym, jak liczna jest grupa osób uważających się za Ślązaków, świadczą wyniki spisu powszechnego z 2021 roku. Ponad 450 tysięcy osób zadeklarowało, że używa śląskiego na co dzień, a ponad 500 000 osób zadeklarowało narodowość śląską. Dziś inicjatorzy ustawy podkreślają, że to nie tylko dodanie hołdu Ślązakom, ale poszanowanie ich tradycji i kultury. Docenić kulturę, tradycje, dokonania naprawdę dziesiątek tysięcy ludzi, którzy aspirują do tego, którzy działają ku temu, żeby język śląski nie tylko był już w literaturze, nie tylko w sztuce, ale żeby był w polskich ustawach i żeby był takim prawowitym językiem mniejszości uznawanym w Polsce. Posłowie z województwa śląskiego chcą, by śląska tożsamość była pielęgnowana i kultywowana. Żeby mogło się to dziać, musi być przekazywana kolejnym pokoleniom, na przykład poprzez lekcje w szkołach. Język śląski miałby w nich być nieobowiązkowy. Jak przekazali w środę posłowie Koalicji Obywatelskiej, na 2024 rok zabezpieczono w budżecie państwa 2 miliony złotych na działania wspierające wdrożenie ustawy i przygotowanie programów nauczania oraz kadry. Opozycja uważa jednak, że wdrożenie ustawy w życie będzie wymagało nie tylko dużo większego nakładu finansowego, ale i czasu. Eksperci w tych ekspertyzach wskazują, że będziemy mogli mówić na dobre o tym, że ten język rzeczywiście funkcjonuje w kraju nawet za 15 lat. Więc mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, jeżeli by ten język został uznany za regionalny, że na przykład kolejny rząd jednak zmieni ustawę albo dojdzie do wniosku, że jednak nie jest gotowy na to,
bo wprowadzenie tego języka również dla budżetu państwa, dla tego budżetu z tym ogromnym długiem, z tym ogromnym deficytem, to są miliardowe wydatki. Za przyjęciem ustawy jednoznacznie opowiadają się posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale również Lewicy i Trzeciej Drogi. W następnym kroku chcieliby przyjąć ustawę o ustanowieniu narodowości śląskiej. Tym pomysłom sprzeciwiają się Prawo i Sprawiedliwość i częściowo Konfederacja, która wniosła o odrzucenie projektu. Tylko w jednym miejscu w Katowicach można sprawdzić, co czuje się podczas zderzenia, dachowania samochodu, czy jak widzi drogę pijany kierowca. Ale nie o zabawę, a o edukację tu chodzi. Co to za miejsce i do czego będzie służyć, o tym Paweł Jędrusik. W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach można teraz zasiąść za kierownicą samochodu, ale nie tylko tego prawdziwego, i sprawdzić na własnej skórze, czemu nie powinno się jechać po pijanemu. Na samym początku mamy wrażenie, jakbyśmy jechali po ilości alkoholu 0,5 promila, następnie zwiększa się to do 1 promila i do 1,5 promila i naprawdę odzwierciedla, ponieważ i obraz, i samo prowadzenie pojazdu się zmienia. To tylko jeden z symulatorów w Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które w środę zostało otwarte na terenie WORD. Będą się tu odbywały szkolenia. Obejmujemy swoją działalnością wszystkie grupy wiekowe, czyli dzieci, młodzież i seniorów. Będziemy sukcesywnie zawierać różne porozumienia dotyczące kształcenia w ramach tej oferty dla tych trzech grup wiekowych. Ze szkoleń mają też korzystać na przykład służby mundurowe. Niektóre ze szkoleń będą bezpłatne, za inne trzeba będzie zapłacić. Oprócz możliwości sprawdzenia na własnej skórze skutków łamania przepisów drogowych, będzie się tu też odbywać nauka pierwszej pomocy. Dla nas każde takie przedsięwzięcie ma duże znaczenie, tak? Nie ma nic ważniejszego niż zdobyte doświadczenie właśnie w takich miejscach, jak w dzisiejszym jest otwarte. Dzięki temu kierowcy będą mieli możliwość, tak, doskonalić swoje umiejętności, zapoznać się z sytuacjami, które tak naprawdę na drogach nie powinny mieć miejsca. I to jest wartość dodana takich przedsięwzięć, takich inicjatyw. Koszt budowy Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyniósł 14 milionów złotych. Około 30 ruchów społecznych walczących o ekologię i ochronę środowiska zawiązało koalicję. Teraz wspólnie zamierzają domagać się od władz swoich miast większej ilości zieleni i tego, żeby te miasta były po prostu bardziej przyjazne dla mieszkańców. Wystosowały też 5 konkretnych postulatów. Paweł Jędrusik. Chcemy władzy, która służy, słucha, szanuje i reprezentuje interesy wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Piszą o inicjatywie członkowie koalicji Śląskie Kwitnące. Do tej pory dołączyło do niej około 30 inicjatyw z całego regionu, w tym z Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej czy Siemianowic Śląskich. Ruchy społeczne, inicjatywy oddolne bardzo często siebie nie widzą. To znaczy często walczą o to samo, ale nie wiedzą, że mogą korzystać nawzajem ze swojej pomocy. I że też problemy bardzo często to nie są indywidualne problemy w jakimś jednym miejscu, tylko one występują w kilku miejscach i potrzebne nam są rozwiązania systemowe. Śląskie Kwitnące ma 5 postulatów skierowanych do władz poszczególnych miast. To m.in. traktowanie zieleni priorytetowo, prowadzenie inwestycji w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, promowanie sąsiedztwa i wspólnotowości oraz edukacja ekologiczna i zdrowotna. Chcę też, aby mieszkańcy mieli w swoich miastach więcej do powiedzenia. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby miasta prowadziły z mieszkańcami konsultacje społeczne. To jest bardzo ważne, żeby ludzie dowiadywali się o tym, co miasto planuje zrobić w ich dzielnicy, w ich okolicy. Chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje, aby ich postulaty były wysłuchiwane. Druga rzecz, która znajduje się wśród postulatów, to jest oddawanie takich terenów poprzemysłowych, rekultywowanych przynajmniej w 50% mieszkańcom. Oprócz ogólnych postulatów, każda z inicjatyw ma także swoje lokalne. To propozycje, które chciałyby wprowadzić w miastach, w których mieszkają. Postulujemy, aby wprowadzić w miastach taką instytucję ogrodnika miejskiego, który mógłby być takim koordynatorem, który mógłby wytyczać kierunki, w jakich zieleń powinna się rozwijać w naszych miastach i który miałby kompetencje, aby kontrolować planowane inwestycje. Koalicjantom chodzi też o zaktywizowanie społeczności, aby ta chętniej angażowała się w lokalne sprawy i dbała o przestrzeń wokół siebie.
Rodzina oraz koledzy i koleżanki z branży pożegnali na cmentarzu komunalnym w Katowicach Juranda Jareckiego. Wybitny architekt zmarł w wieku 92 lat. Jest autorem lub współautorem wielu budynków, które zdecydowały i nadal decydują o wyglądzie współczesnych Katowic. Łukasz Kądziołka. Ostatnia droga wielkiego architekta. W Katowicach pożegnano Juranda Jareckiego, twórca ikonicznych budynków, odszedł w wieku 92 lat. W pogrzebie wzięły udział jego córka i wnuczka. Urnę z prochami złożono w rodzinnym grobie na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej. Spoczął obok swojej żony. Myślę, że za prawie wszystkimi jego sukcesami jednak ukrywała się osoba, która go niesamowicie wspierała. Była jego ogromnym przyjacielem i myślę, że za prawie każdym wybitnym mężczyzną jest po prostu bardzo mądra kobieta. I to była moja mama. Dla osób, które z nim współpracowały, był inspiracją. Skromny człowiek z wielką myślą i z wielkim sercem o architekturze. Aby to architektura opowiadała o tym, jak mamy rozumieć przestrzeń, w której wszyscy żyjemy. I ta architektura jest świadectwem Juranda. Świadectwem, które przetrwało i nadal będzie trwało. Architekt zaprojektował takie obiekty jak domy handlowe przy katowickim rynku, wysoki na 80 metrów budynek mieszkalny, tzw. haperowiec, czy Bibliotekę Śląską. Wyprzedzał swoje czasy i stał się wzorem dla młodszych twórców, nawet tych, którzy nie mieli okazji z nim współpracować. Nie przeszkadzają trudne czasy, trudne okoliczności, braki w technologii. Twórczość, jeżeli jest na wysokim poziomie, gra wysoką nutę, no to poradzi sobie w różnych okolicznościach, tych nawet najtrudniejszych. I to jest chyba to, co ja przynajmniej gdzieś tam mocno sobie gdzieś wsadziłem pod serce. Jurand Jarecki zawsze był aktywny i pełen energii. Zachwycał tym kolegów i koleżanki. On był wspaniałym narciarzem. Naprawdę miał tak technikę mistrzowską, że koledzy, którzy byli 20 lat młodsi od niego, nie mieli szansy się zbliżyć na 3 sekundy. W pożegnaniu architekta wzięło udział około 100 osób, ale tysiące przechodzą codziennie obok budynków, które zaprojektował. Warto przyjrzeć się im i wspomnieć jednego z najwybitniejszych twórców epoki PRL. Taka była środa. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.